Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze All for One. Szybciej, dokładniej i bez błędów dzięki robotyzacji procesów RPA. Zaraz przekażę głos naszej ekspertce. Jest już z nami Kamila Malanowicz. Witam Cię, Kamila. Dobra. A ja będę miała przyjemność być moderatorem. I na początek jeszcze dla Państwa informacje organizacyjne. Webinar jest nagrywany. Chcielibyśmy Państwa również zaprosić do zadawania pytań, jeśli przyjdą Państwu takie do głowy. Służy do tego okienko czata. Wszystkie pytania trafią do Kamili i w zależności od tego, na ile wystarczy czasu, być może na część z nich Kamila spróbuje odpowiedzieć po zakończeniu prezentacji. Natomiast jeśli czasu nie starczy, to odpowiemy na nie później drogą mailową. I teraz przechodząc już do prezentacji, jeszcze krótko o nas. Część z Państwa zna nas zapewne i kojarzy jako ekspertów od SAP, ale All for One to również Software House, gdzie tworzymy oprogramowanie na zamówienie, dostarczamy rozwiązania automatyzujące procesy, w tym z użyciem botów. I to będzie temat dzisiejszej prezentacji. Na tym ja zakończę mój krótki wstęp i przekażę teraz głos Kamili. Dzięki, Olu, za przekazanie głosu i witam Państwa jeszcze raz na dzisiejszym webinarze, który chciałabym rozpocząć trochę nietypowo, bo od cytatu z Billa Gatesa o tym, że narzędzia epoki przemysłowej rozszerzyły możliwości naszych mięśni, natomiast narzędzia ery cyfrowej rozszerzają możliwości naszych umysłów. To porównanie obecnej rewolucji cyfrowej do rewolucji przemysłowej nie jest tutaj przypadkowe, szczególnie ze względu na skalę zmian i konsekwencji, jakie czekają tak naprawdę nas wszystkich. Pojęcie hiperautomatyzacji jako koncepcji polegającej na zastosowaniu ekosystemu zaawansowanych technologii automatyzacyjnych dotyka tak naprawdę już obecnie nas wszystkich. A tempo postępu, sprawności, inteligencji narzędzi, które stosujemy każdego dnia, myślę, że zaskakuje tak naprawdę już nas wszystkich. Dzisiaj chciałabym się skupić na jednym z aspektów tej ogólno pojętej rewolucji cyfrowej, czyli na temacie RPA. A co dokładniej? Dokładniej rozpoczniemy od tym, czym jest RPA, czyli Robotic Process Automation, a następnie przejdziemy tylko ogólnie bardzo do narzędzi, jakie używamy do automatyzacji w All for One Poland. Te dwa tematy wstępu myślę, że są konieczne z uwagi na fakt, że mieliśmy bardzo wiele zgłoszeń na webinar, także bardzo się cieszę. I bardzo szerokie grono tak naprawdę, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o konkretne stanowiska, więc myślę, że warto tutaj będzie uspójnić te podstawowe pojęcia, tak żebyśmy mogli się wspólnie poruszać już dalej w bardziej konkretnych tematach, a te bardziej konkretne tematy to najczęstsze problemy dotyczące automatyzacji, z jakimi się spotykamy, z jakimi przychodzą do nas nasi klienci, z jakimi sami się borykaliśmy, pogrupujemy je w takie cztery duże motywy, a następnie opowiem trochę więcej o konkretnych przykładach, konkretnych przypadkach, z jakimi się spotkaliśmy i na koniec to, co tak naprawdę było już w opisie webinaru, czyli proces rejestracji czasu pracy. To jest proces, który w ramach All for One Poland zoptymalizowaliśmy, następnie zautomatyzowaliśmy, osiągnęliśmy dzięki temu naprawdę bardzo ciekawe wyniki, więc opowiem Państwu trochę szerzej właśnie na temat tego procesu i mam nadzieję, że trochę zainspiruje do tematów automatyzacyjnych i może jakichś nowych pomysłów w Państwa firmach. Przechodząc już konkretnie do tego, czym jest Robotic Process Automation, myślę, że ogólnie pojęcie automatyzacji jest Państwu znane i chodzi o to, że powstawały platformy, które pozwalały na automatyzację czynności takich codziennych zarówno w przeglądarce, jak i typowo typu desktop, czyli w naszych laptopach, ogólnie w sferze cyfrowo-informatycznej. Kiedyś były to głównie różnego rodzaju interfejsy, wykorzystanie API do komunikacji się z narzędziami, natomiast w pewnym momencie stwierdzono, że wymagana jest potrzeba odtwarzania ruchów użytkownika, tak żeby był jakiś system, program, który mógłby robić dokładnie to, co my sami wyklikujemy w tych programach. Mogą być to rzeczy typu wypełnianie pól tekstowych, wybór z listy pól tego, który nam najbardziej odpowiada, naciskanie na konkretne przyciski, czyli to, co sami robimy w różnego rodzaju narzędziach, może teraz za nas odtwarzać właśnie narzędzie typu RPA.
nazywa się to takim cyfrowym pracownikiem, czyli po prostu boty, które za nas wykonują część prac cyfrowych. Jeśli myśli się natomiast o różnego rodzaju czynnościach, które można byłoby zautomatyzować, to przyjęło się, że poszukuje się tych automatyzacji wokół trzech obszarów. Pierwsze z nich, no to powtarzalne czynności. Jeśli chcemy, żeby można było użyć programu, który za nas wykonuje różnego rodzaju czynności, to największe oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować, jeśli ta czynność jest powtarzalna. Raz w miesiącu, raz w tygodniu, codziennie, co godzinę mamy różnego rodzaju czynności, które wykonujemy każdego dnia, w zależności od stanowiska, w zależności od branży, natomiast większość działań back-office'owych głównie polega na właśnie działaniach wokół różnego rodzaju platform, dlatego to, co wykorzystujemy najczęściej i ma największy potencjał w kierunku automatyzacji. Druga rzecz to opisywane za pomocą jasnych zasad. Myślę, że jest to w miarę zrozumiałe, żeby móc przekazać naszemu cyfrowemu pracownikowi jakieś czynności, to musimy być jak najbardziej klarowni co do tego, jakie czynności mają być wykonane, więc tutaj poziom algorytmizacji, przeniesienia tej listy kroków w sposób uporządkowalny i powtarzalny musi być oczywiście osiągalny, żeby taki bot te czynności mógł wykonać. Kiedyś było to tylko, że tak powiem, odtwarzanie takich fizycznych czynności. Teraz dochodzi nam kolejna warstwa, czyli wszelkiego rodzaju wnioskowanie. Trwają intensywne prace i już wdrażane są narzędzia, które pozwalają nie tylko odtwarzać ruchy, ale także odtwarzać proces myślowy, oczywiście w jakimś ograniczonym stopniu. Trzeci taki największy potencjał to oczywiście łączenie dwóch lub więcej aplikacji. Myślę, że wszyscy spotykamy się z tym, że firmy nie działają w jednym narzędziu, ponieważ rzadko spotykamy takie narzędzia, które byłyby w stanie ogarnąć tam zarówno procesy księgowe, jak i HR-owe. Musimy tutaj połączyć wiele narzędzi, czasami one są rozproszone w różnych działach, czasami jedna osoba musi te narzędzia łączyć, natomiast duży potencjał automatyzacji widzimy właśnie w obszarze integracji narzędzi między sobą, przenoszenia tych danych z jednej aplikacji na drugą, albo w jakimś konkretnym przypadku, albo nawet całkowite synchronizacje danych. Więc tutaj takie dwa słowa dosłownie wstępu, a teraz jeszcze dwa na temat tego, o jakich narzędziach do automatyzacji konkretnie mówimy, jakie też my stosujemy w All for One Poland. Podzieliłam tak naprawdę narzędzia stosowane przez nas, ale też także narzędzia stosowane w innych firmach na takie trzy podgrupy. Pierwsza, myślę, że jest Państwu chociażby mniej więcej znana, są to standardowe platformy typu Enterprise, które możemy znaleźć na przykład w kwadrancie Gartnera. Bardzo potężne narzędzia, można powiedzieć, że tak naprawdę cechujące się już pewną dojrzałością. W Polsce szczególnie stosowane właśnie UiPath, ale też Automation Anywhere czy rozwiązanie RPA od firmy SAP. My również z tych trzech narzędzi korzystamy, także myślę, że te są Państwu znane. Natomiast druga taka kategoria to jest ekosystem, który myślę, że z nami jest jeszcze bardziej od początku tak naprawdę pracy okołoofisowej, czyli ekosystem Microsoft. Microsoft stworzył narzędzie, które kiedyś nazywało się Microsoft Flow, teraz ta nazwa to Microsoft Power Automate. Służy ono właśnie również do automatyzacji procesów biznesowych, łączy się również z innymi narzędziami Microsoft, na przykład z narzędziami typu low-code o nazwie PowerApps, ale także z narzędziem do generowania raportów jak Power BI. Nie spotkałam się, szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia z firmą, która w skali enterprise, czyli na poziomie całego przedsiębiorstwa, stosuje Power Automate do takiego wielkoskalowego automatyzowania procesów, natomiast bardzo często spotykam się z tym, że jest to narzędzie udostępniane po prostu pracownikom, którzy mogą sobie takie czynności w ramach własnego, że tak powiem, oprogramowania automatyzować, na przykład łącząc to z Outlookiem do generowania, wysyłania maili, czy z Microsoft Teams do porozumiewania się z innymi pracownikami. Trzeci natomiast motyw, który u nas jakby szczególnie okazał się bardzo trafnym wyborem,
to zastosowanie narzędzia typu open source. Runbotics, bo o tym narzędziu właśnie tutaj chciałabym więcej powiedzieć, jest właśnie takim narzędziem, który również jest platformą RPA, czyli mamy możliwość orkiestracji procesami, tworzenia nowych, edycji w trybie bieżącym, mamy dostęp w chmurze do tego narzędzia. Cechuje się tak naprawdę wszystkim tym samym, co platformą RPA, ale są takie trzy rzeczy, które w szczególności możemy w jego przypadku wyróżnić. Pierwsza, i to właśnie są cechy wywodzące się z tematu open source, pierwsza to wyższy poziom bezpieczeństwa, przez to, że mamy pełną władzę nad narzędziem, jest ono narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, możemy tak naprawdę zweryfikować samemu, co kryje się pod samym narzędziem. Czyli nie mamy tutaj takiej jakby dużego poziomu nieświadomości, wszystko dotyczące jakby oczywiście niekrytycznych danych jest jawne, natomiast kiedy nakładamy z Państwa dane dotyczące firmy, one mogą być schowane za Państwa VPN-em, mogą być udostępnione u nas w chmurze, także mamy tutaj pełną dowolność, gdzie to narzędzie zostanie uruchomione, w jaki sposób zostanie uruchomione, a jednocześnie kod, przez to, że jest otwarty, jest pod kontrolą całej społeczności. Drugi punkt to oczywiście optymalizacja kosztów, która wynika z faktu, że jeśli narzędzie jest open source, no to w tym wypadku nie ponosimy kosztów licencji. Także takie narzędzie jest darmowe, jest to naprawdę duży składnik, że tak powiem, wytwarzania procesów, który schodzi z naszej głowy. Ponosimy tylko koszt najczęściej hostowania tego narzędzia, ale możemy w tym wypadku wykorzystać na przykład własne zasoby. I trzeci punkt to pełna customizacja, przez to, że mamy dostęp do tego narzędzia, możemy je dostosować do naszych własnych przypadków. Każda firma jest inna, każdy proces, który stosujemy w firmie, może cechować się jakimś poziomem indywidualizacji, więc w przypadku narzędzia typu open source, jeśli mamy takiego partnera, jak na przykład my jesteśmy partnerem Runbotics, możemy samemu albo z wykorzystaniem właśnie takiego partnera dostosować to narzędzie do własnych potrzeb, rozszerzając praktycznie dowolnie jego możliwości. W naszym przypadku Runbotics cechuje się właśnie takim głównym punktem do automatyzacji, który łączymy z różnymi modułami typu OCR bądź modułem do klasyfikacji, także każdy taki moduł możemy spokojnie podłączać do narzędzia, sprawiając, że jest w stanie odpowiadać nam na wiele różnych potrzeb. I tutaj chciałabym się zwrócić do Państwa z takim pytaniem z naszej strony, żebyśmy też zobaczyli sobie, jeśli chodzi o nasze grono, jak albo czy używają Państwo obecnie RPA w swojej firmie i ewentualnie, czy to są właśnie platformy typu UiPath Automation Anywhere, czy tam rozwiązanie jakby ze strony SAP-a, czy jakiegoś innego, czy nie, ale rozważaliby Państwo, jesteśmy bardzo ciekawi Państwa odpowiedzi. Odpowiedzi spływają, jeszcze poczekamy chwileczkę. Widzę, że już nie pojawiają się nowe odpowiedzi, to możemy zamknąć i opublikujemy Państwu wyniki. Kamila, czy widzisz? Jak najbardziej. Rozumiem, że Państwo również widzą, więc możemy sobie zobaczyć, że rozkład tych odpowiedzi jest bardzo ciekawy, bo praktycznie równy. Także jest to bardzo ciekawe również dla nas, z jakim gronem się dzisiaj spotykamy. Mamy zarówno odbiorców standardowych rozwiązań, jak i widzę, że nietypowych, ale także osoby, które chciałyby rozpocząć oraz takie, które nie mają na dany moment jeszcze potrzeby. Także bardzo zróżnicowane grono, więc fantastycznie, ponieważ ta prezentacja ma w zamiarze właśnie przedstawić Państwu możliwe procesy do automatyzacji, parę przykładów, które właśnie zrealizowaliśmy z użyciem Automation Anywhere oraz parę z użyciem narzędzia open source, czyli Runbotics, także mamy cały przekrój dzisiaj. Przejdę w takim razie do kolejnej części. Rozumiem, że już mogę, Ola, tak? Kontynuować? Tak, możesz kontynuować.
Super. Ja w takim razie tylko sobie tutaj włączę. Super. Przejdźmy w takim razie do pierwszej właściwej części tego webinaru, w której zebrałam i pogrupowałam najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się właśnie nasi klienci, z jakimi spotykaliśmy się również sami w naszym przedsiębiorstwie. Mam nadzieję, że znajdą Państwo jakieś przykłady również dla siebie. Ja bardzo zachęcam, żeby się inspirować. Zachęcam też również do kontaktu po webinarze, po więcej danych, jeśli tylko Państwo chcieli, no bo z racji ograniczonego czasu będę mogła dzisiaj jedynie wspomnieć o każdym z nich. Natomiast pierwszy problem przed nami to raporty. Myślę, że to jest coś, co nieważne, z jakiej firmy Państwo są, w jakiej dziedzinie się Państwo specjalizują, raporty to jest coś, co dotyka każdego z nas. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że dotyka w przyjemny sposób. Zakładam, że analiza danych jest pewnie o wiele bardziej przyjemna niż zbieranie tych raportów, a z różnych źródeł wynika, że jest to aż do 70-90% całego procesu. Sami wiemy, że korzystając z narzędzi często zewnętrznych, te raporty nie są idealne, wymagają usuwania kolumn, dodawania jakichś wartości, sumowania raportów dla różnych grup. Także tak naprawdę konfiguracja tych raportów naprawdę zajmuje nam czasami bardzo wiele czasu. Nie mówiąc również o tym, że oprócz tego, że generujemy te raporty, musimy je tworzyć, to często jeszcze czas trwania samego generowania potrafi zajmować od paru minut do nawet parunastu czy paru dziesięciu minut. Także często spotykam się z takim żartem, gdzie ktoś włącza raport, a następnie idzie sobie zrobić kawę, bo po prostu jego stanowisko pracy na te paręnaście minut jest po prostu zablokowane. Także to jest coś, co generuje bardzo dużo straty w ciągu roku i jest to proces, który jest idealnym motywem do raportowania. I teraz pokażę Państwu dwa takie przykłady, w których, które zahaczają o temat raportowania, które zautomatyzowaliśmy, z sukcesem i stosujemy do dzisiaj. Case pierwszy jest akurat case'em jednego z naszych klientów, dotyczy tematu około raportowania, a dokładniej mówiąc dodatkowej dokumentacji. Klient ten miał potrzebę stosowania specyficznych certyfikatów, pokażę Państwu przykład takiego certyfikatu, w momencie kiedy chcieli po prostu dokonywać wysyłki do różnych krajów swoich produktów, produktów spożywczych. Każdorazowo ten certyfikat musiał tworzyć człowiek, wypełniając rzeczy dotyczące przedsiębiorstwa, które są powtarzalne i można było tak naprawdę stosować metody typu copy and play. Natomiast są bardzo ważne aspekty tego certyfikatu, które wymagają determinowania dokładnie, co w ramach danej przesyłki powinno, czy jest jakby wysyłane, czyli dokładnie składy, nazwy konkretnych rzeczy, w jakich opakowaniach one występują, w jakiej liczbie one występują i w tym momencie, jeśli wchodzimy na ten poziom detali, naprawdę klientowi bardzo dużo czasu zajmowało tworzenie tych certyfikatów, różnych takich certyfikatów było około 6 tak naprawdę, więc nie dość, że musimy liczyć certyfikat dla różnych krajów, to jeszcze dla różnych produktów oraz jeszcze tak naprawdę dla różnych typów raportu. Proces, który stworzyliśmy, pobierał informacje o wysyłce z SAP-a, generował dokładnie informacje o tym, co jest wysyłane, w jakich ilościach, do jakiego kraju, przesyłał to wszystko do SharePointa, aby zasygnalizować właśnie to, że taki raport, że nie trzeba go generować ręcznie, zostanie on zautomatyzowany, a następnie w pliku typu Word taki dokument był składany w całość. Lądował on z powrotem na SharePointie, również na odpowiedniej liście pojawiała się informacja, że taki raport jest wygenerowany, co powodowało to, że przy wysyłce wystarczyło tylko pobrać odpowiednie dokumenty ze źródła, nie trzeba było każdorazowo tej dokumentacji tworzyć. Żeby podać Państwu więcej informacji o tym, jakie, w sensie ile tych raportów było, jakie dokumenty były generowane, powstała taka tabelka. Jak widzimy, mamy tutaj 6 raportów. Szablony w ramach każdego raportu również się różniły. Czasami był to jeden szablon do jednego raportu, czasami było tyle szablonów, ile krajów, do których dany raport musiał zostać wysłany. Tworzyliśmy w efekcie nie tylko dokumenty Wordowe, ale również PDF-y czy dokumenty typu Excel. Korzystaliśmy nie tylko z SAP-a, ale również z PDF-ów, czyli różnego rodzaju dokumentów o nieustrukturyzowanych danych, żeby
te dane do uzupełnienia raportów wysłać oraz na końcu jeszcze taka mini informacja, ile obecnie POT-owi zajmuje generowanie tego raportu. Jak widzą Państwo, są to dane liczone w sekundach, są to dane, które nie zajmują, ich generowanie nie zajmuje czasu pracownika, wszystko dzieje się pod spodem w sposób automatyczny, synchroniczny, parę razy dziennie i przy tej skali naprawdę proces dał świetne efekty. Przede wszystkim oprócz tego, że proces został zautomatyzowany, a więc odciążyliśmy pracowników stworzenia takich dokumentów, to praca nad automatyzacją procesu zwykle generuje również jego optymalizację, więc udało nam się parę szablonów zredukować, połączyć parę rzeczy, znaleźć inne źródło danych, tak żeby ono było o wiele bardziej przewidywalne, więc mamy tutaj nie tylko automatyzację, ale również optymalizację dla całego przedsiębiorstwa, a więc redukcję kosztów. Więcej, myślę, że jeśli mieli Państwo ochotę, to serdecznie zapraszam już po webinarze po więcej informacji na temat tego procesu. Będzie planowany również case study z tym klientem, także będzie powstawał artykuł, w którym zaprezentujemy dokładnie, jakie liczby tutaj wystąpiły w tym procesie, jaki zwrot z inwestycji nastąpił w tym procesie, także zachęcam do kontynuowania subskrypcji naszych artykułów, ponieważ taki dokument niedługo również powstanie. To był pierwszy przypadek, a teraz drugi przypadek, nasz wewnętrzny, temat kosztów uzyskania przychodu. Jak pewnie część z Państwa wie, jakby polskie prawo przewiduje właśnie zastosowania takich preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu dla specjalistów w branży IT, natomiast działania te muszą charakteryzować się pracą twórczą, czyli nie może być to działanie na zasadzie odtwarzania tych samych fragmentów kodu bądź innych działań, takich, które uznaje się za nietwórcze, musi być to konkretnie działanie z obszaru, który nazywa się pracą twórczą, aby móc takie koszty uzyskania przychodu w ten preferencyjny sposób naliczać. Pracodawca musi zadbać o to, żeby to było odpowiednio udokumentowane przy każdorazowej weryfikacji. Musi pracodawca posiadać właśnie takie informacje na temat tego, najlepiej z dostępem właśnie do tego fragmentu, który został uznany za pracę twórczą. Musi mieć dokładnie wykaz, ile tego czasu zostało zarejestrowanego przez poszczególnych pracowników i jak to zostało rozliczone. My również taki sposób preferencyjnego rozliczania zastosowaliśmy i aby to uzyskać, użyliśmy naszego narzędzia o nazwie BioOffice, w którym rejestrujemy czas pracy, natomiast musieliśmy zadbać o to, aby wyszczególniać w ramach tej rejestracji czasu pracy te aktywności, które cechowały się właśnie pracą twórczą. A więc nasi pracownicy, jeśli chcą taką pracę zarejestrować, muszą po prostu przy zarejestrowaniu swojego terminarza oznaczyć ten czas, który na taką pracę twórczą został przeznaczony, najlepiej ze wskazaniem konkretnego zadania albo konkretnego fragmentu kodu, który taka praca, że tak powiem, została w ten sposób oznaczona. W momencie, kiedy pojawia się koniec miesiąca i podsumowujemy sobie terminarz, wyliczamy dokumenty, wartości dla każdego z pracowników. W naszym przypadku właśnie Runbotics podlicza całą pracę twórczą dla poszczególnych pracowników i wysyła do liderów taki raport, w którym pozwala nam od razu zweryfikować, ile godzin na tą pracę twórczą zostało zrealizowanych, a przez to my możemy od razu przekazać taki raport do księgowości, a przez to jakby podsumowanie całoroczne pozwala nam od razu zweryfikować, kto, kiedy, w jakim zakresie z tej pracy twórczej i z tych preferencyjnych naliczeń skorzystał. Pokażę Państwu teraz, jak wygląda taki proces w Runbotics. Uruchomię go również dla Państwa, żeby mogli Państwo zobaczyć, jak to tak naprawdę sprawnie się dzieje.
I zedytuję może jedną małą rzecz, żeby pokazać, że to również nie jest w żaden sposób problematyczne, aby modyfikować taki proces, bo oczywiście grupy raportowania możemy być różne, efekty, jakie chcemy osiągać, kolumny, jakie chcielibyśmy z raportu wyciągnąć, również są zróżnicowane, więc ważne jest, aby takie narzędzie pozwalało w bardzo szybki sposób je edytować. OK, to jest widok narzędzia Runbotics. Jak Państwo mogą sobie zobaczyć, jest to główny widok, w którym widzimy wszystkie procesy, jakie w ramach platformy mamy zedytowane, uruchomione. Ja obecnie mam tylko jeden ze względu na dzisiejsze demo, natomiast oczywiście normalnie jest tu tych procesów o wiele więcej. W ramach takiego orkiestratora możemy sobie dodawać nowe procesy, edytować, usuwać, weryfikować liczbę uruchomień poprawnych, niepoprawnych. Możemy sobie weryfikować również inne, bardziej szczegółowe dane, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tym procesie. A to jest dokładnie to, jak ten proces obecnie wygląda. Zdaję sobie sprawę, że tych kapelków jest dużo. Ja tylko pokrótce pokażę Państwu, co się w ramach nich znajduje. Mamy tutaj ustawianie parametrów, mamy logowanie do BIOFIS, mamy grupowanie aktywności, wybór danych i pracowników, dla których ten proces się uruchamia, wybór aktywności, tworzenie raportu, oraz na końcu wysyłkę maili. Oczywiście każdorazowo taki układ tych kafelków możemy sobie determinować własnoręcznie. Nazywanie tych grup, nazywanie konkretnych kafelków również możemy sobie w każdej chwili zmienić. Ja mogę sobie zmienić to na po prostu nazwę, na przykład grupa. Wystarczy, że sobie to zapiszę i w tym momencie będzie mi to już funkcjonować pod nową nazwą. Te kafelki są predefiniowane, one tak naprawdę imitują konkretne kroki, jakie wykonuje bot. I te kroki to mogą być takie jak otwarcie strony, kliknięcie na konkretne, w tym wypadku na przykład wybór użytkownika, prowadzenie haseł, prowadzenie grupy zadań, więc tak naprawdę są to predefiniowane akcje, z których możemy korzystać. Te akcje są zdefiniowane tutaj po lewej stronie. I możemy sobie zobaczyć również, że dla każdego typu aplikacji mamy również zbiór predefiniowanych akcji. W BIOFIS na przykład jest to tworzenie nowych aktywności, pobranie użytkowników i wszelkiego rodzaju innego tak naprawdę działania. Aby zademonstrować teraz Państwu, jak ten proces działa, ja pozwolę sobie udostępnić jeszcze pulpit zdalny. Nasze boty nie działają na stacjach roboczych pracowników, tylko uruchamiane są na jednym z naszych serwerów, tak żeby zupełnie pracownik nie musiał się martwić tym, kiedy dany proces jest uruchamiany, w jakiej konfiguracji, dzieje się to zupełnie w tle. Ja teraz specjalnie łączę się, żeby Państwu pokazać wizualnie, jaki krok i bot dokładnie przejdzie. Klikam sobie uruchamiam. Jeszcze raz pokazuję. Tutaj możemy podglądać sobie, jakie czynności dokładnie wykonuje bot. Jak Państwo widzą, klikam sobie po aplikacji BIOFIS, wybierając odpowiednie grupy aktywności, filtry. Będzie sobie również zaraz generował plik typu Excel, właśnie zweryfikował grupę, dla której dany raport jest generowany. Tak jak mówię, to się dzieje w tle, po prostu podglądamy teraz to, co bot robi. Mogłabym spokojnie zamknąć zarówno to okno, jak i okno Runbotics. Wszystko zadziałałoby się dokładnie tak samo. Teraz mamy edycję pliku Excel. Normalnie, jak Państwo wiedzą, tych kolumn może być bardzo wiele. Nasz proces wyeliminował część kolumn tak, żeby wyeliminować właśnie te, które nie są nam potrzebne, więc teraz pokażę Państwu swoją skrzynkę mailową. Efektem właśnie wygenerowania takiego procesu jest wiadomość mailowa do lidera, w której informuje mnie on, ile osób zarejestrowało czas pracy nad konkretnymi utworami i ile dni zostało na nim poświęconych. Jest to tabelka właśnie wklejona z Excela, więc mamy od razu podgląd, co bot wygenerował, możemy sobie to zweryfikować i oczywiście zawsze Excele są dla nas przydatne, więc jak najbardziej plik Excel również powstał i również jest to, tak jak Państwo widzą, ograniczona tabela, nie mamy tutaj bardzo wielu tabel, tylko to, co faktycznie chcielibyśmy wyłuskać, jest to w takiej formie przedstawiane. Także bardzo szybki proces, w naszym przypadku uruchamia się on raz w miesiącu, pierwszego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
generuje się odpowiednia grupa dla poszczególnych liderów, a następnie liderzy przekazują to dalej do księgowania. Także w prosty sposób można sobie również podejrzeć, czy bot został uruchomiony, kiedy został uruchomiony i przez kogo, czy nie wystąpił jakiś błąd, oraz zeschedulować go, czyli właśnie ustanowić, kiedy miałby być uruchamiany, tak jak w naszym przypadku raz na miesiąc, ale można oczywiście te iteracje zwiększyć. Jeśli chodzi o Runbotics i o demo, jeśli wejdą Państwo na runbotics.com, to udostępniona została również taka funkcjonalność, że mogą sobie Państwo sami, bez konieczności rejestrowania się, wejść na stronę, uruchomić sobie Runbotics, zobaczyć, jak on wygląda, także bardzo serdecznie zachęcam również do wejścia na runbotics.com i zobaczenia, jak to narzędzie wygląda. Pierwszy problem wstępnie oczywiście mamy umówiony, tak naprawdę raporty to jest bardzo duży temat do poruszenia, ale przejdźmy do kolejnego. I taki drugi temat, który naszym klientom w szczególności pojawiał się przy różnego rodzaju zapytaniach i które sami stosujemy, to monitoring, czyli wszelkiego rodzaju nasłuchiwania na zmiany na stronach internetowych. Takim przykładem w naszym przypadku jest śledzenie komunikatów na stronach rządowych, ze względu na fakt, że mamy parę narzędzi, które łączą się ze stronami ministerstwa. Takim narzędziem jest na przykład All for One Xef Hub. Jest to powiązane z faktem konieczności przesyłania faktur od przyszłego roku, jeśli się nie mylę, do krajowego systemu e-faktur i my również mamy takie narzędzie, które jest dostępne jako SaaS, umożliwiające przesyłanie właśnie faktur z systemu SAP w formie ustrukturyzowanej do tego systemu XEF. Ze względu na to, że jest to coś nowego, co wchodzi w naszym kraju, konieczne jest weryfikowanie tego, co naszym osobom determinującym to, jak ma to działać, czy zarządzającym, weryfikację tego, w jaki sposób ma działać, czy nie nastąpiły jakieś zmiany w API, czy nie nastąpiły zmiany w terminarzu, jakieś przyspieszenie, aby to kontrolować na bieżąco i nie musić codziennie wchodzić na strony rządowe po to, żeby weryfikować takie informacje. Mamy takie boty, które po prostu nasłuchują nam codziennie na taki system, weryfikując, czy nie pojawiły się jakieś nowe komunikaty. Jeśli tak, dostajemy powiadomienie mailowe o tym, że faktycznie jakaś zmiana nastąpiła wraz z tą treścią, jaki taki komunikat został wystosowany. To oczywiście, jeśli chodzi o komunikaty rządowe, to jest jedno, ale mamy wszelkiego rodzaju innego potrzeby weryfikacji albo zbierania statystyk dotyczące, nie wiem, na przykład rekrutacji i tego, jakie pozycje są obecnie poszukiwane na rynku albo w jakiej liczbie. To wszystko możemy tak naprawdę zautomatyzować za pomocą bota, który za nas będzie weryfikował, czy jakieś informacje się pojawiły oraz zbierał jakieś poszerzone raporty i statystyki co do tego, jak dokładnie te informacje się zmieniały na przestrzeni czasu. Kolejny taki problem, jakby może problem to nie najlepsze sformułowanie, ale coraz częściej pojawiają się zapytania o i wszelkiego rodzaju inteligentne rozwiązania, zarówno automatyzujące, ale też w obszarach klasyfikacji, zczytywania nieustrukturyzowanych danych, przewidywania różnego rodzaju czynności, także jest to obszar, który w ciągu ostatniego roku w sposób szczególny przybrał na sile. O jakich tematach w programach AI mówimy tutaj konkretnie? Myślę, że pierwszy Państwa w ogóle nie zdziwi, ponieważ jest to temat, który działał już wcześniej. Mamy narzędzia typowo dedykowane do tematu OCR, czyli zczytywania nieustrukturyzowanych danych z różnego rodzaju dokumentów fizycznych. Mamy tutaj na myśli faktury, awiza, zamówienia, czyli wszystko to, co spływa do nas, od naszych klientów, albo w drugą stronę, czyli od naszych dostawców do nas, albo od nas do naszych klientów. Często te formaty mogą się różnić. Im większa skala przedsiębiorstwa, to oczywiście większy problem z przetwarzaniem tego rodzaju danych. Jakie my konkretnie przypadki spotkaliśmy?
to na pewno jest to przypadek rozksięgowywania przychodów. Tutaj OCR miał za zadanie sczytywać dokumenty typu awizo, weryfikować je dodatkowo w banku, a następnie księgować w SAP-ie zgodnie z numerami klientów. Także jest to dość typowy przypadek tego, że ten OCR w sposób bardzo systematyczny sczytywał dane, a następnie przenosił je do odpowiednich systemów, dodatkowo weryfikując poprawność zawartych tam informacji z użyciem systemu bankowego. Drugim przykładem, którym również się zetknęliśmy, było księgowanie faktur od dostawców. Tutaj również temat, który był weryfikowany, tak naprawdę wymagał OCR-owania 600 wzorów od 1000 około tak naprawdę dostawców, więc oczywiście oprócz automatyzacji OCR-owania wymagane było także doradztwo i analiza, tak żeby po prostu jak najbardziej zoptymalizować liczbę dokumentów przetwarzanych przez ten system OCR. Sam OCR również może być dzielony na proste przypadki, kiedy klasyfikujemy po prostu dokumenty po konkretnych wzorcach, natomiast obecne systemy tak naprawdę uczą się dokumentów na dokumentach, które wpadają do firmy, zwiększając każdorazowo swoją wydajność i precyzyjność w zakresie determinowania, rozpoznawania konkretnych znaków. Także obecne rozwiązania, szczególnie przy dużym zapasie takich przykładowych dokumentów, potrafią być już naprawdę bardzo precyzyjne. Jeśli chodzi o inne przykłady z zakresu szeroko pojętego oczywiście AI, to takim case'em jest na przykład obsługa zgłoszeń serwisowych. Tutaj też był przypadek, w którym firma miała więcej niż jeden system do rejestracji takich zgłoszeń serwisowych. Następowała duża liczba błędów pod kątem determinowania, w którym systemie dane zgłoszenie powinno być zarejestrowane oraz do którego zespołu powinno ono być przypisywane. Zastosowano było tutaj po prostu klasyfikator, który pozwalał determinować, gdzie ma być to umieszczone. Dodatkowo zdejmując konieczność wchodzenia na dany system i rejestrowania zgłoszenia, tak naprawdę zgłoszenia były rejestrowane od tej pory mailowo i po prostu na podstawie treści maila klasyfikator weryfikował, do którego zespołu najlepiej, żeby dane zgłoszenie zostało przekazane. I jeszcze taki jeden przykład to planowanie czasu pracy. To też jest przypadek, który w wielu firmach występuje. Oczywiście wymaga to znajomości przedsiębiorstwa i pewnej elastyczności, jeśli robi to osoba, tak żeby dostosować pracę dzienną, nocną, na trzy zmiany. Mamy tu różne przypadki. My sami mamy właśnie narzędzie o nazwie eTime, które posiada taką funkcję inteligentnego również dostosowywania tego terminarza, tak żeby pokrywać różnego rodzaju urlopy, niedostępności, różne typy zmian, dostosowując to jak najbardziej do formuły działania przedsiębiorstwa. I ostatni już dzisiaj problem, myślę, że z tych czterech można powiedzieć, że tak naprawdę najszerszy, czyli integrację pomiędzy systemami. Patrząc na przedsiębiorstwo, tak naprawdę tych systemów, tak jak już wspominałam na początku, mamy całe mnóstwo, ponieważ musimy przetrzymywać wszystkie dane przedsiębiorstwa, więc mamy wszelkiego rodzaju ERP-y. Te ERP-y różnią się między sobą, mamy dane dotyczące pracowników, ich rozwoju, ich terminarzów, zwolnień, urlopów, więc tak naprawdę konieczne jest w jakiś sposób, żeby te narzędzia połączyć. Jednym z możliwości łączenia, czy tam niwelowania tak naprawdę tego problemu łączenia się do różnych narzędzi jest zastosowanie narzędzia typu Identity and Access Management, typu Keycloak, który pozwala nam tak naprawdę zarządzać użytkownikami w tych wszystkich narzędziach z punktu jednej aplikacji, jednego zarządcy. Pozwala to również niwelować problem logowania się i tworzenia każdorazowo nowych haseł dla każdego narzędzia. Natomiast oczywiście nie rozwiązuje to problemu przenoszenia danych pomiędzy tymi narzędziami. Więc teraz parę przykładów tego, z jakimi
przykładami automatyzacji w zakresie integracji narzędzi spotkaliśmy się my razem z naszymi klientami. Pierwszy przykład jest znowu dotyczący fakturowania, tym razem niezwiązanego z OCR. Mamy tu już ustrukturyzowane dane, natomiast należało te dane wrzucać do SAP-a, następnie przesyłać do klientów mailowo i tak naprawdę bez konieczności czytania z nieustrukturyzowanych danych byliśmy w stanie w bardzo prosty sposób zautomatyzować taki proces. Ten proces działa z sukcesem od roku i również mam nadzieję, że w najbliższym czasie ukaże się takie case study, które pozwoli więcej zapoznać się Państwu z tym, jakie oszczędności można wygenerować, jakie optymalizacje można dostosować, aby taki proces wdrożyć z sukcesem. Innym przykładem jest przenoszenie danych z systemu ERP do systemu HR, w naszym przypadku BioOffice, były to na przykład zwolnienia lekarskie, w których następowała konieczność synchronizacji w tym zakresie co najmniej parę razy w ciągu dnia, żeby po prostu takie zwolnienie odnotować w systemie i jeśli na przykład występował urlop, to taki urlop od razu zmniejszyć o tę liczbę dni, w których dniach występowało po prostu zwolnienie lekarskie, ale mamy również w drugą stronę, że tak powiem, integracji, czyli z systemu HR-owego do systemu typu R, było to generowanie na przykład pasków płacowych. W takim wypadku terminarz i liczba przepracowanych dni nad konkretnymi zadaniami klasyfikującymi się do poszczególnych typów aktywności wyciągane było właśnie z systemu do WeOffice, następnie przenoszone do systemu ERP, a dodatkowo wysyłane były maile do pracowników z dokładnymi wytycznymi, co zostało w jaki sposób przeliczone na podstawie jakiego terminarza, dając pracownikom też szansę na odniesienie się do tego, czy te dane są w pełni poprawne i ewentualnie zweryfikowanie jakby całości jeszcze procesu. Natomiast mówimy tu o konkretnych przypadkach, a tak naprawdę synchronizacja pomiędzy systemami może następować w 100%, także możemy mieć 100% przenoszenie danych w dwie strony. Taki przypadek mieliśmy, jeśli chodzi o system Teta i o system BioOffice, gdzie tak naprawdę możliwe było przenoszenie zarówno z jednego systemu do drugiego, jak i synchronizowanie innych danych z Tety do BioOffice. Także takie pokrótce przykłady w ramach właśnie integracji pomiędzy systemami, które mogą być częściowe, a mogą być też całościowe. I ostatni przypadek na dzisiaj, przypadek, o którym chciałabym powiedzieć trochę więcej, do którego zachęcaliśmy też przy rejestracji do webinaru, to właśnie proces rejestracji czasu pracy. To jest przypadek z naszego własnego podwórka tak naprawdę. Zaczynając od historii, to tak naprawdę firma w ciągu ostatnich paru lat bardzo mocno się rozrosła i rozrósł się również dział związany z IT, czyli z rozwojem oprogramowania. Ze względu na współpracę z klientami konieczne było rejestrowanie czasu pracy nie tylko w naszym wewnętrznym systemie BioOffice, ale również w wielu instancjach Jira. Jira to na pewno jest Państwu znany system do zarządzania projektami. Tam również można determinować, na które zadanie, ile czasu, w jakich dniach zostało przeznaczone. Istniał również przez moment problem, że konieczne było także rejestrowanie tych działań w ramach narzędzia SAP. Także tak naprawdę spotkaliśmy się już z czterema narzędziami, które wymagały ciągłej synchronizacji danych i oczywiście na początku nie było to w żaden sposób automatyzowane, nie było takiej potrzeby, natomiast w miarę rozrostu działu pojawiły się różne problemy. Jednym z takich problemów był na przykład brak spójności danych pomiędzy narzędziami. Tutaj przykład właśnie z roku 2021, kiedy zweryfikowaliśmy sobie w konkretnych miesiącach, ile czasu zostało zarejestrowanych i odnotowanych w systemie BioOffice, a w systemie Jira, jak Państwo widzą, mamy tutaj niespójności, co finalnie przekuwa się na niekorzyść dla przedsiębiorstwa, ponieważ następuje po prostu zaniżenie wpływów za poszczególne prace wykonane dla klientów, a w jakiś sposób niezarejestrowane. Zweryfikowaliśmy także, przygotowując się do automatyzacji tego procesu, ile tak naprawdę czasu
zajmuje pracownikom takie średnie dzienne logowanie czasu. Pracownicy wskazali, że było to około 10 minut, natomiast poprosiliśmy również o to, o wskazanie, co jest najbardziej uciążliwe w obecnym sposobie wprowadzania czasu. Jest tutaj pewnie średnio widoczne, ale taka tabelka, w której zebraliśmy sobie odpowiedzi od pracowników i 59% ankietowanych wskazało właśnie konieczność rejestrowania czasu w więcej niż jednym systemie jako najbardziej uciążliwy element procesu. Nie był on do końca zrozumiały, było to oczywiście uciążliwe. Poziomy rejestracji na poziomie Jira, czyli na konkretne zadania, a poziomie BioOffice, gdzie rejestrowaliśmy na przykład całodniowe aktywności, bądź bardziej od strony klienta, nie od strony zadania, również wzbudzały różnego rodzaju tak naprawdę odruchy, gdzie pracownicy niechętnie tak naprawdę uszczegóławiali to, co realizowali w ramach danego dnia. Postanowiliśmy zautomatyzować to w ten sposób, że potraktowaliśmy Jira jako główne źródło informacji i tak naprawdę z tej Jiry roznosiliśmy dane o przepracowanym czasie pracy, kliencie, projekcie, zadaniu na poziomie szczegółowości naprawdę zadania do innych systemów, BioOffice, SAP czy do raportowania w Excelu. Naprawdę bardzo dobry sposób zmiana tego podejścia u nas zadziałała, ponieważ ten proces związany z kosztami uzyskania przychodu, które pokazywałam Państwu na początku, mógł być zrealizowany w taki przyjemny sposób, głównie dlatego, że byliśmy w stanie z narzędzia typu Jira wyciągnąć informacje, które projekty wiążą się z działaniami twórczymi, a którymi nie. Więc na poziomie pracownika nie było konieczności wskazywania, czy dane działanie było działaniem twórczym, czy nie, tylko wystarczyło zareportowanie czasu pracy w odpowiednich zadaniach w Jirze, aby system automatycznie rozpoznał typ tego zadania, zarejestrował go w BioOffice, podłączył odpowiedni projekt, a nawet odpowiedni branch, czyli fragment kodu z naszego systemu do utrzymywania repozytorium typu GitHub, co pozwoliło nam tworzyć kolejne tak naprawdę automatyzacje raporty, czy usprawnić także fakturowanie. Jeśli chodzi o korzyści, to oczywiście na poziomie redukcji czasu poświęcanego na rejestrację czasu pracy, to tak naprawdę obecnie zajmują one dosłownie parę minut w przeliczeniu na 100-osobową obecnie ekipę w ramach działu rozwoju oprogramowania. Są to oszczędności naprawdę na poziomie ponad 1 FTE, natomiast w szczególności zwracam tutaj uwagę, że udało nam się nie tylko wygenerować finansowe oszczędności, ale także utworzyć pole do kolejnych automatyzacji i optymalizacji, uszczęśliwić pracowników i wpłynąć tak naprawdę na uspójnienie procedur w ramach całego działu na tyle, że w łatwy sposób proces ten początkowo realizowany dla 5 osób jest w stanie obecnie sprawnie funkcjonować dla 100 osób bez konieczności przebudowywania w większy sposób tego narzędzia. Wystarczyło zeskalować go, czyli dodać kolejne grupy pracowników tak, żeby po testach na małej grupie osób zastosować go tak naprawdę dla całego działu. Również zachęcam Państwa tutaj do wejścia na stronę runbotics.com, gdzie stworzone zostało właśnie całe case study dotyczące tego procesu rejestracji czasu pracy. Tam napisanych jest trochę więcej informacji o tym, jak wyglądała ta historia, jakie oszczędności dokładnie się udało wygenerować na podstawie jakich danych. Case study to znajduje się również na stronie All for One Poland w zakładce związanej właśnie z case studies. I tutaj pytanie drugie do Państwa jako podsumowanie właśnie tych czterech głównych obszarów, czyli raporty, monitoring, AI, integracja. I to pytanie brzmi, w których z podanych obszarów widzą Państwo obecnie największy potencjał do automatyzacji w Państwa firmie? Czy jest taki obszar, który Państwa w tym momencie zainspirował? Widzą Państwo może, że jakiś obszar faktycznie ma tutaj sens albo już miał, który Państwo faktycznie zautomatyzowali? Jesteśmy bardzo ciekawi, czy któreś z tych obszarów Państwa zainteresowały.
Super, odpowiedzi spływają. Bardzo ciekawe. Zawsze jestem zachwycona tymi odpowiedziami na webinarach, bo jednak w zależności od grona te odpowiedzi mogą być oczywiście różne. Ale myślę, że można było tutaj już predefiniować, które obszary będą najbardziej podatne na automatyzację i które z Państwa punktu widzenia są chyba najbardziej nieprzyjemne pod kątem wykonywania tych czynności. Widzę, że już przestały spływać głosy, także zamkniemy zbieranie i zaraz Państwu pokażemy wyniki. Super. Jak Państwo widzą, czyli raporty. Raporty jednak wygrały. Zupełnie mnie to nie dziwi. Tak naprawdę ostatnio coraz więcej właśnie mam rozmów, gdzie te raporty unieszczęśliwiają, a szczególnie narzędzia, które muszą Państwo raportować, a które nie są dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstw. Także zachęcam, RPA może być naprawdę tutaj świetnym rozwiązaniem do tego, żeby sobie tą pracę usprawnić, a na drugim miejscu integrację. Tutaj również jest to trochę połączone z tymi raportami, ale jednak w szerszym kontekście, także bardzo fajnie, że te problemy są gdzieś tam współdzielone, bo wtedy łatwiej zdecydowanie znaleźć rozwiązanie. Oczywiście monitoring AI też się pojawiło w mniejszym stopniu, ale widzę, że wszystkie cztery gdzieś spotykają się Państwo nadal z nimi. Także cieszę się, że mogliśmy właśnie na te problemy dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. Na koniec ode mnie dosłownie znowu cytat i znów z Billa Gatesa, więc taka piękna klamra, który to cytat mówi o tym, że jeśli właśnie stosujemy jakąś automatyzację do efektywnej operacji, to ta operacja powiększy efektywność. Natomiast jeśli zastosujemy automatyzację do nieefektywnej operacji, to powiększy nieefektywność. I tutaj z mojej strony małe uczulenie właśnie dla Państwa przy działaniach automatyzujących, przy weryfikacji, które procesy się do tego najlepiej nadają, warto naprawdę zweryfikować na starcie dobrze proces, poszukać optymalizacji albo skonsultować się właśnie z taką firmą jak my, którzy właśnie w takich optymalizacjach i automatyzacjach się specjalizują. Mam też dla Państwa taką właśnie ofertę czy zachętę do warsztatów. My oferujemy takie warsztaty, kiedy zachęcamy do przedstawienia trzech przypadków automatyzacji. Razem z Państwem wybieramy najlepszy proces do automatyzacji, szukamy jego optymalizacji, sugerujemy na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, gdzie dany proces można byłoby zoptymalizować, dopasowujemy narzędzia i przedstawiamy Państwu możliwości, które będą najlepiej dopasowane do danego przypadku oraz oszacowujemy koszty całego rozwiązania oraz zaoszczędzonych środków, dając Państwu gotową tak naprawdę dokumentację do tego, żeby móc zawnioskować o ewentualne zasoby, środki na zastosowanie takiej oszczędności. Także bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu, jeśli mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania właśnie o prezentację, o konkretne przypadki, o case study, czy chęć przeprowadzenia wspólnie takich warsztatów. Mamy już takie na końcu, więc bardzo chętnie będziemy kontynuować po prostu wsparcie Państwa w zakresie usprawniania swojej pracy. Także bardzo dziękuję. I Olu, przekazuję Tobie kontakt. Kamila, bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za udział. Nie pojawiły się, widzę, żadne pytania, co mnie zaskakuje, ale no rozumiem, że byliście Państwo skupieni na tym, co Kamila opowiada. Natomiast jeśli przyjdą Państwu do głowy później, to zachęcam oczywiście do kontaktu. Tutaj macie Państwo namiary, w tej chwili się wyświetlają. Również możecie Państwo do mnie pisać w odpowiedzi na korespondencję webinarową, która wcześniej tam Państwa spływała. I na koniec jeszcze prośba, po rozłączeniu się z nami wyświetli się Państwu ankieta. Ankieta, w której zbieramy Państwa feedback taki organizacyjny i Państwa pytania na prośby odnośnie kolejnych webinarów. Bardzo nam miło będzie, jeśli wypełnicie Państwo tą ankietę, to nam pomoże w przyszłości lepiej organizować i lepiej dostosowywać tematy naszych webinarów do Państwa potrzeb. Także i zapraszamy na kolejne webinary i na naszą stronę do czytania naszych case study i dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.